W poprzednim odcinku udało mi się wybudować w LEGO Fortnite swoją malutką wioskę. Ale mimo wszystko czuję się tutaj trochę samotny. I okazuje się, że chyba nie jestem tutaj sam. Byle państwo, chciałem powiedzieć, że jest to perfekcyjny poranek, ale niestety padam z głodu od samego rana. Dobra, czekaj, bo trzeba było na szybko ogarnąć jakieś jedzenie. Cześć Adam, dzień dobry, ty się grzejesz? Jedzenie byś zrobił, a nie tak patrzysz to ognisko. Odpowiadając jeszcze na komentarze, LEGO Fortnite to nie jest Fortnite. To dwie całkiem różne gry, jednak żeby w niego zagrać, należy najpierw zainstalować Fortnite'a, a następnie wchodząc do lobby wybrać LEGO Fortnite. Oh. Przepraszam, czy ja gdzieś tutaj zajdę jakieś jagody, maliny, cokolwiek, że głody nie chodzi, bo zaraz chyba zginę. Dobra, tam są jakieś maliny. 4 malinki, 5 malinek, dobrze, byle państwo, żeby zjeść, bo już pół serduszka mi tylko zostało. Nie, jeszcze mnie pająki gonią! I przy okazji chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek realizowany jest w ramach współpracy z Epic Games. Dobra, by trzeba było zjeść i... Czekaj, czy ja dobrze widzę, że tam ktoś... Gumek z oczami... Co to jest? Tam wcześniej chodzili ludzie przy tym domu, ale tutaj jest w ogóle... Tam strasznie szybko biega, ja bym musiał siekierę chyba wyjąć. Jak kojarzę, to tego domu tutaj nie było i coś się pali, tam chyba jest ognisko. Czekaj, by trzeba było się poskradać, żeby mnie nie zobaczył ten człowiek, bo... On coś tam niszczy? Kto to jest? Co on tam kombinuje? Kamień rozwalił. Okej... Okay. Dobrze, że możemy się skradać. O, uj. On tu biegnie. Nic nie widzę. Envy, co ty robisz? Co? Sołtys? Co ty, co tutaj robisz? A nie wy kto? Bawię się? Jak kto? Jak ja? Jak Sołtys? Jak... Co? I czemu tu masz... Aha, masz brodę, no standardowo. Dlaczego ty... Gumek? Co to w ogóle jest za nick? No, tak wyszło. Tak wyszło. Sołtys, co ty... Dlaczego w ogóle przy mojej wiosce... Ja dopiero zdążyłem powiedzieć, że brakuje mi tutaj kogoś, żeby ktoś jeszcze doszedł, patrzę, a nagle ty jesteś. To chyba dobrze, nie? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Nie wiem, czy ty zawsze musisz mi się ładować w moje wioski? O, jedzenie masz, bo ja tak trochę głodny chodzę. Pila. To masz wioskę? Gdzie? No tam mam wioskę, tam gdzie się pali. Nie widzisz? To coś? No, to jest moja wioska. Rudera? Jaka zaraz Rudera? To jest bardzo porządna wioska! Ej, człowieku, ja tam ludzi mam. Okay. Ten jak biegnie! Okay. Sołtys jest zawsze pierwszy, żeby objąć władzę w jakichś nie swoich miejscach. Jeszcze kamienie kradnie. To jest Sołtys, gałganowice, no, po prostu, takie. I mogę rzucać no, skrzynkami moimi. To gdzie... grozi zawaleniem. To? Kto ty. To projektował? Sołtys, bo to nie jest moje, ja to znalazłem. A jasne. No to nie ja to budowałem, to też było. Myślisz, że ja bym tak coś zbudował? Dziwnie, krzywo? Tak. Super. Ja wiem, że nie potrafię budować, ale tak. Moja wioska jest tutaj dalej, Sołtys. Tutaj, patrz. Tada, zobacz, tu jest środek wioski, nie? Tu jest mój dom, mam dwa łóżka. Mam jednego Adama, którego już znam. I tu jest drugi a co on się tutaj? Iskra. A wygląda mi na Adama. Możesz z nim porozmawiać, Sołtys? Oczywiście. No miło cię poznać, aha. O, a co? Lubi co? A czemu on się tak cieszy do ciebie? Przepraszam, to ja jestem Sołtysem tej wioski, nie on, o co tu chodzi? O, teraz ja jestem. A czekaj, dobra, mogę z nim pogadać. Można go chyba wziąć i zatrudnić do wioski, żeby mieć więcej Adamów. Właśnie wychodziłam, pogadamy następnym razem. O, chyba nie chce ze mną gadać. Można go pacnąć? Porozmawiać. Nie! Ty dom se rozwalę! Sołtys, ty masz jakieś narzędzia? Pewnie. Super. Wiesz co, ja bym musiał jedzenia trochę zrobić, bo znowu jestem głodny, Sołtys. Czekaj, a masz jakieś elementy, nie wiem, drewno czy coś, żeby zrobić miecz? Bo swoją drogą, jak już jesteś, to ja kojarzę jedną ciekawą akcję tutaj, bo tutaj ludzie przychodzili wcześniej i przydałoby się gdzieś tutaj z nimi powalczyć. Drewniany kij? Czekaj, jak to zrobić? Musiałbym drewno wrzucić tutaj, żeby zrobić drewnianych kij parę. Ci robię. O, dobra, niech się zrobią, żebym miecz jakiś miał, bo ja nie mogę atakować przecież, zapomniałem o tym całkowicie. Siekierę mam, łopatę, pa, i mogę grządki kopać, pa to. Widziałeś Sołtys? Normalnie. 2, 3, 4, 5. Ty masz miecz czy nie? A, co tam? Ten już miecz ma! No co za chop? 3. O, Andrzej, co odpali, mam to dla ciebie. Co masz? To. Czy mnie rzuciłeś kupą właśnie? Sołtys, to w ogóle... Idealnie to cię pasuje. Nie wolno rzucać nawozem w ludzi, Sołtys! Przecież to nie wypada. Weź, o, mam? Ale w ciebie... Co za dziad? Musisz mieć 5. Mam, nawet 6 mam chyba teraz. Normalnie mam miecz, Sołtys! Możemy iść teraz się bić z nimi. Bo tam... Nie wiem czy... Gdzie? No bo tam zaraz obok zamieszkałeś, a tam byli ludzie jeszcze niedawno. Tam... Widzisz tą skrzynkę, która się świeci? Ja chciałem do niej podejść wcześniej, w pierwszym odcinku, ale nie mogłem, bo tam pełno ludzi przyszło. Co ty jadłeś? Bo ja też jestem głodny. Padam z głodu znowu, no bez jaj, ja muszę coś zjeść. Coś jajko? Nie, czekaj, tutaj widzę jakąś dynię, mogę dynię zjeść, prawda? Da się dynię zjeść? Musi tak być.
Dnia dobra jest, bardzo dobrze. Ile to mi da tego żyćka? O, elegancko, trzeba się najeść. Wystarczająco. Tutaj wcześniej byłem, Sołtys, i właśnie próbowałem się dostać jakoś do tej skrzynki, ale wtedy przyszli mi tutaj jacyś ludzie. Fajne. Co to jest? Ja tego nie otwieram. Granitowa płyta, czy ty właśnie... Sołtys, ja się czaiłem na to 2 dni i ty mi ukradłeś skrzynkę całą? To za dziad. I weź, żeby chłop z tobą pograł. Tragedia jakaś po prostu. Moja. A jajkiem chcesz? Jakim jajkiem? Skąd masz się... Kurę ukradłeś? Okradłeś kurę z jajek, tak? Dobrze rozumiem. Nie. Jak nie? Nie, zapytałem. Podsadłem do niej, czekaj, jakiś kurczak. Owiecki są. Albo może... Albo jak pogłaszczesz, to wtedy dają rzeczy. Ja nie mogę. Być miłym, a nie jak ty. Niedobry. Dobra, czekaj, Sołtys. Gdzie? O, są, no. Czekaj, ja muszę zdobyć jakieś jedzenie. Chodź tu na te maliny, bo ja cały czas chodzę głodny. Ja muszę jakiś zapas zdobyć. No i właśnie tych ludzi chciałbym gdzieś dorwać. W ogóle... Ty sobie tutaj tak mieszkasz, a jak ja szedłem do swojego domu, to mnie wilk gonił. Taki wielki. Po co być miłym? Do wilka? On w ogóle nie chciał być miły, on chciał gryźć. I to mocno. A wystarczyło pogadać. Jak z wilkiem pogadać? Nie tak więzi. Co ty? Nie, od miejsca z gębą wylatujesz. Ciebie, Sołtys, to strach do zobrać, żebyś się z małpami nie dogadał tam, wiesz? Bo tak zastanawiam się nad jedną rzeczą, nie? Skoro ty tu jesteś, jak już tu wlazłeś, to gdzie szlaja się dziadek? Podejrzewam, że dowiemy się tego w niedalekiej przyszłości. Czekaj, jeszcze więcej tych dyni, bo ja nie wytrzymię z... Możesz mi to zostawić?! A nie, tutaj niszysz, ja je podnoszę, nawet nie wiem. A pytałeś? No cały czas mówię, że ja pod... O, tam chodzi wilk, widzisz go? Mówiłem, że jest wilk. No to chodź, zobaczymy, jak dobrze będziesz z nim rozmawiał. Widzisz tą jaskinię? Też można wejść. Jaskinia. Coś tu jest? Pieniądze tam są! Coś ty zro... Sołtys! W ciągu Sołtysa, co się stało? Pieniądze, gdyby... Ty! Ciemno... Gdzie ja wszedłem? Sołtys, coś ty wymyślił teraz? Sołtys, gdzieś ty mnie zaciągnął! Idziemy się bawić! Jak się bawić w takiej jaskini, Sołtys? Ja nie mogę. Świeci. To wygląda, wiesz jak to wygląda? To wygląda jak perfekcyjny dom babki. Tam widzisz jakieś zielone... Nie, pierdki? Nie. To za ładnie jedna babka. Może tak być. Co to jest sami? Ej, możemy na dół zejść tędy. O, człowieku. Co tu się dzieje? Ej, tu szkielety chodzą. O. Mhm. No widzę właśnie, jak twoje rozmowy świetnie wyglądają. Po to szkielety. Jakich dużo? Angar! Ale dostał, padno. O, kilo. Ty, my jesteśmy naprawdę dobrzy, jako drużyna Sołtys. To są jakieś zielone pierdki. Może tutaj coś znaleźć? Chyba jako ja. Tutaj powinno coś być, myślę, nie? Czekaj, tu może zejść? Tak, jakaś zjeżdżalnia. A my się stąd wydostaniemy później? A masz pochodnie może? Nie. A czekaj, a może ty, mam? Ty fujaro, miałeś mieć pochodnie. Nie mam pochodnie, nie wzię... To może wyjdźmy stąd, Sołtys, co? Może jednak... No, to może być lepszy pomysł, żeby stąd wyjść. Ja nie chcę chyba tutaj siedzieć. Tak średnio się czuję. Nawet tarczy nie mamy. Powtórz? Tarczy nie mamy. Ty masz tarczę? Niestety, ale nie, bo nie mam kiełków wilka. Jakoś tak. Ej, to możemy pójść, ja wiem, gdzie jest wilk. Ja też. Ale to miejsce trzeba zapamiętać, bo w tej jaskini może być ciekawie. Bo tak jak M, zapamięta to miejsce i tutaj masz jaskinię. Tak na dzień sobie my. O, czekaj. Ej, jest normalnie zaznaczona. Okej. Okay. Ciekawie. Tu. Pa. Ona jest do płota. A to kurczak. Sołtys. O, i pajuk. O, masz! A, siekierka nie jest dobra. Kurczak. Daj jajko. A bo ty je a pogłasz pająka. Pająka widzisz, nie pogłaszasz. Pogłasz pająka i dał mi je, bo... Tak mi dał. Pióro, mięso... A ja wolę tak, wiesz, ja to preferuję w tą stronę głaskanie kurczaków. Ile żarcia, w końcu nie będę głodny chodził. Coś mi nie pasuje cały czas z tymi ludźmi. Oni cały czas tutaj łazili i nagle jak się pojawiły, to zniknęli. Boję się, że mogą siedzieć u mnie w domu i zaraz mi wioskę całą. Co? Ja jem, a jestem najedzony, co się dzieje? Wilk też gdzieś zniknął, no nie? Też go totalnie nie widzę. Zobaczył ciebie, się wystraszył, no. Ej. Zobacz, jakie... Ej, co to jest? Ej, widzisz to? Ja to chcę! To jest mój zamek nowy. Toż to jest lama! Gdzie lama? No tu! Widzisz to? To nie jest lama, tylko pin... A jednak lama, już jest piniata. Tej piniata! Czekaj, pogłaszczę ją. Co się... Wow! Ty, jakie rzeczy? Moje. Co jest? Mąkę dostałem, szejka śniego jagodowego i nasiona papryki. Ty! Skąd lama miała takie rzeczy? Nie wiem, ja mam to. Co ty masz? Tarczę masz już? Tak. A ja dostałem śniego jakieś szejki w ogóle, co się tutaj wyrabia. Znaczy, całe życie jestem oszukiwany. A ja no, siekierę dostałem.
No ja będę musiał sobie naprawić, bo to już mi się kończy. Gdzie znowu? Co? A tu nową siekierę? Masz nową siekierę? A nie, czekaj, ty, ja coś znalazłem? A nie, nie znalazłem, myślałem, że coś znalazłem. Masz siekierę. A to jest... Aha, ale ona jest jakaś zniszczona już. Po co mi zniszczoną siekierę dałeś, są ty dziadziu D1? Będzie niedaleko. Dobra, trochę drewna, bo tutaj generalnie do budowania by się trochę rzeczy przydało. Cały czas mi chodzi po głowie, gdzie są ci ludzie. Ej, dużo rzeczy tutaj się dzieje, nie myślę, że tutaj może rzeczy. O, i siekiera mi pękła jeszcze. Chodź, Sołtys, oprowadzisz mnie po swojej... Co to jest w ogóle? To nie jest wioska, nie? To jest jakiś chwilowy przybytek, co to jest? Chwilowy domek. Ale masz maszynę do robienia rzeczy, stół rzemieślniczy, masz wyro. A to się nie da spać chyba. Co się nie da, jak się da. No leżeć to się da, ale to... To trochę się da, leży człowiek, nie? Ej, jest... Ej, co się dzieje tam u mnie? Chodź do mnie! Ty, świeci mi się ten z wioski na środku, zobacz to. Chodź, tam mam dwa wyra. Ej, co tam się dzieje? Może będę mógł wioskę ulepszyć do kolejnego poziomu. Ej, nie ciekawie. Mam pojęć. Ty, no zobacz, jak to się błyszczy. Tak jakby... Jakiś koleś przyszedł teraz do wu... Kolejny Adam. Rozmawiaj ze słoneczniaczka? Miło mi cię poznać, dalej. I se poszła. Ty, szkielet idzie tutaj, uważaj. Szkielet goni owce. Ty! Ta słoneczniaczka go zaatakowała. Dobra, co mogę z tym zrobić? Mogę lepszyć wioskę? Jak to zrobić teraz? Poziom drugi. Totalnie nie wiem, jak zrobić kolejny po... A, ulepsz wioskę. Dobra, jest napisane na samym środku, jakby... Głupi ja. Dobra, ulepszę wioskę na poziom drugi. Mogę wziąć kolejnego człowieka, Sołtys, mogę cię wciągnąć. Nie, to i tak będziesz tutaj siedział. Słoneczniaczkę mogę przyjąć do naszego tego. Zamieszkaj w mojej wiosce. Pa. Ile ludzi? Czterech mieszkańców. Co tu się dzieje? Ej, co jest? Inwazja! Ile szkieletów tutaj w ogóle przyszło? Dobrze, że jest ten nasz ziomek do tego, do pomocy. Jak zwykle, Enzy, nic nie zrobiłeś. No, ja dostałem w głowę niechcący. Ty, on ma tarczę, czy ja mogę tą tarczę do... A nie, to nie jest tarcza, to jest kilof. Ała, jeszcze mnie trafił. A ten kilof jest w miarę taki sprawny, czy zniszczony? Wszystkie są zniszczone. Dobra, myślę, że powinniśmy... A, poza lata. No, bo to jest ziomek, który już wcześniej do mnie przyszedł i stwierdził, że chce z nami zamieszkać, także... Mam fajnego ziombla, wiesz, ci powiem. Sołtys, nie chcę nic mówić, mógłbyś się przespać, ale tutaj pan kolega Adam zajął ci jedno wyro. Bo ja się kładę tu. Sołtys, to ty postoisz tyle, co? Czy ty go wyprosiłeś z łóżka? Nie. Ha! Zaklepał tym! Plecakiem ci łóżko. Nie ma takiego spanka, Sołtys. Będziesz stał. Nie nisz mi domu, to mój ulubiony domu. Ja nie lubię cię w teleportacji! Gdzie jestem? Sołtys? Buga! Buga, buga! Sołtys, słyszysz to? Jakaś hotera! Jakaś rudera! Sołtys, czy ja słyszę dziadka? Co ty jest? Co jest dziadek? Dziadek! Czekaj, trzeba się skradać, bo chłop zaraz dostanie tego. A tak! Dziadek! Uciekać! Dziadek! Złym! Dziadek, to ty? Uciekać! Kokoszka? Dziadek, kucnij! Rzucam ciebie granatem! Dziadek, kucnij! One hour later. Nie rzucaj, dziadek, kucnij. Poczekaj! Kucnij, dziadek, to ci wytłumaczę. Tak, to ja! Bo ty źle kucasz! Co tu robisz? A uczysz, od kiedy czemuż stykamy się głowami? Patryczku! Ja, sorry. O nie! Też się zdziwił. Dziadek podróżnik! Słuchajcie mnie, chłopaki! Ja, to też na włosy. Prawo wygląda prosto i następująco! Zostawcie tą ruderę i chodźcie do mnie, bo trzeba zamek zbudować! Co, ha? Patryczku! Budować zamek! Sołtys! Za mną! Do abordażu! Słucham. Biegnę. Dziadek w ogóle wie, w którą stronę ma biec? Tak więc, myli państwo, chyba lecimy teraz do dziadka budować zamek. W ogóle ja nie wiem, co się dzieje, ale w każdym razie bardzo dziękuję Epic Games za sponsorowanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chcecie zagrać w LEGO Fortnite, to wszystkie linki macie w opisie. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.